Pani prezydent, żeby zatrzymać młodych ludzi w Łodzi, jestem gotowa wydać? Wydać, wydaję już. Wydajemy duże pieniądze na to, żeby zmienić jakość życia w mieście, bo uważam, że to, co zatrzyma młodych ludzi, to już nie tylko dobra praca, bo ona jest i ona każdego dnia powstają nowe miejsca pracy, coraz lepiej płatne, bo w tej chwili sprzyja nam również gospodarka, która powoduje, iż to jest rynek pracobiorcy, a nie pracodawcy, w związku z czym o to się nie martwię. Natomiast młodzi potrzebują fajnej przestrzeni do życia. Nowe, młode pokolenie przede wszystkim chce nie tylko pracować, ale chce też korzystać z możliwości, jakie daje codzienność, czyli korzystać z kultury, sztuki, odwiedzać różnego typu przedsięwzięcia o charakterze sportowym, uczestniczyć czynnie w życiu sportowym, stąd szereg inwestycji w ścieżki dla biegaczy, w infrastrukturę sportową, gdzie młodzi mogą tak naprawdę i pracować, ale później mogą wypocząć i spełniać swoje marzenia. Gdy obejmę urząd, to skrócę czas dojazdu komunikacją miejską z Bałut na Dąbrowę o? Nie skrócę, ponieważ w tym czasie będzie jeszcze nadal duży proces przemian związanych z komunikacją. Przede wszystkim przebudowa Rydza Śmigłego, przede wszystkim budowa Wojska Polskiego, to jak mogę coś obiecać, co będzie nierealne w tym czasie, bo akurat będziemy w ogniu. Ale jakoś trzeba rozwiązać te problemy mieszkańców, te korki, prawda, i czas dojazdu. Do czasu, kiedy nie zakończy się proces tych olbrzymich inwestycji, nie można obiecywać nic, bo to będzie bez obietnice, bez pokrycia. Gdy zgłosi się do mnie rodzina, która od 4 lat czeka na przyznanie mieszkania komunalnego, to jako prezydent załatwię to w ciągu... Nie obiecuję w ciągu jakiego czasu. Wszystko zależy, w którym momencie zgłosi się ta rodzina. Jeżeli zgłosi się z chwilą, kiedy będziemy już na etapie końcowym olbrzymiej rewitalizacji, którą jesteśmy w trakcie realizacji, wtedy będę mogła powiedzieć, że faktycznie mogę powiedzieć, że te mieszkania powinny być zdecydowanie szybciej przyznawane. Z jednego powodu pojawi nam się przeszło 1500 do 2000 mieszkań w rewitalizowanych kamienicach, w związku z czym rozładujemy, myślę, że i to szybko, ten korek, który się pojawił w związku z przeprowadzkami prawie 2000 rodzin, które w tej chwili trwają. Spółki miejskie. Po miesiącu od chwili, gdy zacznę szefować miastu, wymienię kadrę zarządzającą w takich miejskich spółkach jak? Bo one kuleją. Proszę Państwa, pytanie, kuleją z jakiego powodu? Bo jeżeli mówimy o spółkach, które nie są inaczej, nie są nastawione na zysk, jak na przykład lotnisko. Jak wiemy, to jest spółka, która jest największym obciążeniem w tej chwili dla miasta, ale spółka, która w moim przekonaniu nigdy w takiej formie i tak szybko nie powinna powstać, ponieważ otoczenie biznesu... No ale ten problem teraz jest i trzeba go jakoś rozwiązać. Ale więc jak go rozwiązać, pani prezydent? Na pewno nie zmianą zarządu obecnie, ponieważ ten zarząd wreszcie zaczął zarządzać tą spółką, z czego ja osobiście bardzo się cieszę. Pojawiło się to, na co ja liczyłam. Czartery. Nie jesteśmy w stanie konkurować o przewoźników tych regularnych. Mamy Lufthansa i obyśmy ją utrzymali, bo jak widać, bardzo dobre połączenie do bardzo dobrego miejsca, jakim jest na pewno Monachium, skąd można złapać samolot praktycznie do całego świata, nie jest obciążone, mimo że mieszkańcy wiedzą, że to połączenie funkcjonuje. Natomiast czartery, tani przewoźnicy, którzy coraz częściej zaczynają zerkać na Łódź, szczególnie w aspekcie decyzji, które zapadają w polskich portach lotniczych, które no myślę, że chciałabym, żeby miały większy wpływ i myślę, że ten wpływ się powoli to się dzieje, ponieważ przewoźnicy, tani przewoźnicy, no niekoniecznie jest po drodze chyba portom lotniczym polskim z nimi, sądząc po tym, co się czyni, więc być może miejscem takim, do którego możemy zaprosić i to czynimy i prowadzimy te rozmowy, jest właśnie Łódź. A spółka MPK? Proszę Państwa, MPK, powiem tak, ja uważam, że w obecnym rynku, raz jeszcze powtórzę, rynku pracobiorcy, z olbrzymimi problemami, jakie mają wszystkie spółki, przewoźnicy lokalni w całej Polsce, to spółka MPK wcale nie jest źle w tej chwili zarządzana, proszę Państwa. Przede wszystkim, znowu, bardzo stary tabor, który odziedziczyliśmy i który sukcesywnie staramy się wymieniać. To wszystko kosztuje, to rzutuje na wynik spółki. Z drugiej strony, to są te straty około 5 milionów złotych?
to są straty, które to mniej więcej powoduje, bo jednak dysponując nowym taborem możemy lepiej i przede wszystkim przekonywać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, bo często spotykam się z łodzianami, jak Państwo wiecie, i naprawdę przykro mi jest słuchać starszych, zazwyczaj starszych osób, które opowiadają, w jaki sposób muszą wchodzić do tych starych tramwajów. Niestety to wszystko kosztuje. Jeżeli chcemy wymienić tabor, jeżeli chcemy naprawić rozlatujące się tory, których było z chwilą, kiedy przychodziłam, tu praktycznie wszystkie, może poza dwoma torowiskami w Łodzi, nadawały się do normalnej jazdy. W tej chwili tych torowisk jest coraz mniej, ale my musimy inwestować. To są właśnie koszty, które między innymi ponosi MPK. W związku z czym przy rosnącym roszczeniach, zresztą słusznych, wszystkich pracowników różnych branż w tej chwili, którzy chcą również godziwie zarabiać, a nie tylko dostawać pieniądze, bo przecież no, nie ukrywam, że powód, dla którego te roszczenia się pojawiają coraz większe, jest totalne rozdawnictwo, którym kreuje nam obecnie zarządzający naszym krajem. W związku z czym nie obiecuję Państwu cudów, że nagle co, mam zwolnić połowę kierowców, czy jakie pieniądze mamy jeszcze dosypać z budżetu na komunikację miejską. Właśnie to chodzi o to, żeby kosztuje. Nie dosypywać. Właśnie, ale to wszystko kosztuje, nie da rady. Bez inwestycji, bez dokładania środków nie jesteśmy w stanie na ten moment zmienić jakościowo komunikacji miejskiej, a nam zależy przede wszystkim na zmianę jakości tej komunikacji. Proszę zobaczyć, jak wyglądały zajezdnie. Te zajezdnie dopiero w tej chwili modernizujemy, przebudowujemy. O torowiskach już mówiłam, o jezdniach nie sposób nie wspomnieć, bo praktycznie to jest to, co dziedziczyliśmy po poprzednikach. W tej chwili próbujemy sukcesywnie odbudować całą infrastrukturę. Ale to wszystko kosztuje. To kosztuje też dłuższy przejazd, w związku z czym dłuższy czas pracy kierowców, w związku z czym więcej tych kierowców potrzeba, żeby obsłużyć daną linię. To wszystko jest system naczyń połączonych. Aby poprawić komfort życia łodzian, dać im miejsce do wypoczynku, doprowadzę do zasadzenia w Śródmieściu 500 drzew w ciągu... Proszę Państwa, dużo więcej niż 500, bo myślę, że parę tysięcy. A w jakim czasie? W czasie takim, jak pozwalają na to pory roku i proces inwestycyjny, więc myślę, że to na pewno będzie ponad parę, około 2000 w przeciągu najbliższych 2 lat, to na pewno, a myślę, że może szybciej uda się je zasadzić w samym ścisłym Śródmieściu, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie zasadzenia, ale znalezienia przestrzeni takiej, która pozwoli tym drzewom, żeby rosły tak naprawdę. Widzicie Państwo, co często dzieje się na przykład na ulicy Piotrkowskiej. Ja obserwuję platany, w których część przepięknie się zaaklimatyzowała i rośnie naprawdę w sposób bardzo szybki. A proszę zobaczyć, że w tej samej przestrzeni, na przykład na placu Schillera, pasażu Schillera, co się zadziało? 2 platany uschły, nie wiedzieć czemu i dlaczego. Także to nie tylko przestrzeń, ale stworzenie przede wszystkim systemu ochrony tych drzew. Jest to mega ciężkie, bo drzewa w mieście trudno im jest przetrwać. Dobór określonych gatunków, ba, nie tylko sam gatunek, ale miejsce szkółki, z której został pozyskany ten, zostało pozyskane to drzewo, to jest najważniejsze, żebyśmy znaleźli takie gatunki, takie drzewa i taki system ochrony nad nimi, żeby to posadzenie nie było tylko i wyłącznie posadzeniem pod publikę. Ja chcę, żeby te drzewa przetrwały i żeby się rozrosły.